Widzowie, jeszcze na samym początku chciałem was poinformować, że już 1 lipca, czyli już niedługo, będzie moja nowa piosenka Nasza Noc, więc czekajcie na nią, będzie naprawdę mega, więc zaczynajmy odcinek, a wy czekajcie na nową piosenkę. Siema, siema diamenciki, w dzisiejszym odcinku robimy mega wyścig. Zobaczymy, kto będzie pierwszy, czy wy klikający łapkę w górę, czy ja dolatujący do tego konia za mną. Widzicie go? Tam jest taki brązowy w białe ciapki i zobaczymy, kto będzie pierwszy, widzowie, przygotujcie się. Łapki tutaj na myszkę i lecimy. 3, 2, 1 i lecę. Pyk, jestem, uderzyłem go, czyli dobiegłem do niego, czyli się liczy. Napiszcie w komentarzu, czy zdążyliście, czy kliknęliście łapeczkę w górę. No a my dzisiaj będziemy budowali wielką bazę w postaci Hoglina, tego tą świnkę, taką, tego dzika, nie wiem jakie to zwierzę, jakieś takie dziwne, ale mega groźne, które mieszka w Netherze i dzisiaj zbudujemy wielką bazę właśnie w kształcie tej świnki i zobaczymy, czy ta armia Hoglinów, bo oni się nazywają Hogliny, to czy nas pokonają i czy się wystraszą mojej bazy. Więc zaczynajmy budować. Bierzmy sobie tutaj kilofik w łapkę. Weźmy sobie również jakiś fajny tutaj itemek, o powiedzmy taki, albo nie, taką, o będzie bardziej taka różowiutka świnka. No i musimy zacząć budować, ale zanim zacznę budować, to widzowie, zostawcie subika na moim kanale, bo na 100 tysięcy subików pokażę twarz z prawdziwego życia. Będzie osobny filmik, na którym pokażę wam swoją twarz z prawdziwego życia. I to już nie są żarty. Naprawdę na 100% wam pokażę swoją twarz w osobnym odcinku. Więc zostawiajcie subika na moim kanale i wbijamy 100 tysięcy. No, a teraz możemy zacząć budowanie naszej bazy. To jest pink wool, czyli robimy sobie oczywiście bears, pchere, pink wool, o, czyli różowa wełna. Dajemy sobie na trójeczkę, ok. I zaczynamy od pierwszej nóżki, więc pierwsza nóżka będzie wyglądała w ten sposób, ona będzie tą krótszą nóżką, tak samo ta będzie taką krótszą nóżką, proszę bardzo, i teraz zrobimy większym właśnie pędzlem większe nóżki, o, patrzcie, w ten sposób, i jeszcze damy sobie trójeczką i w ten sposób połączymy nasze ciało, ok, jest dobrze, chociaż jeszcze bym to sobie powiększył o dwa takie kliknięcia. No i to samo robimy z drugiej strony, więc musimy tutaj sobie tak z 3 razy tym i teraz dać też tak z 4-5 razy tym, chociaż, o, jeszcze więcej. Okej, tyle chyba będzie git. Jedna nóżka będzie troszeczkę chyba chudsza od drugiej, ale to nie robi różnicy. Pamiętajcie, człowiek symetryczny nie jest, to tak samo świnka nie musi być. No, a te nóżki troszeczkę bym jednak przedłużył tak o krateczkę, no i te, albo nawet dwie w sumie, o, w ten sposób. No i teraz weźmy sobie znowu piąteczkę i teraz jego ciało zbudujemy, więc teraz tak, tu będzie w ten sposób, o, i tak samo robimy korpus z tej strony, tutaj mu tyłek zrobimy, teraz tutaj środek trzeba mu wypełnić, o, proszę bardzo, tutaj muskuły jego, mięśnie, o, proszę bardzo, teraz go możemy pogrubić trochę, bo świnki są zazwyczaj grube, o, w ten sposób, teraz tutaj i mamy ciało naszego Hoglina, jak on się nazywa, nie pamiętam, już zapomniałem. No ale dobra, teraz musimy zrobić mu tutaj miejsce na głowę, więc jego głowa będzie, powiedzmy, gdzieś taka, tylko pogrówmy ją jeszcze, o, tak, taki łeb mu zrobimy tutaj z tej strony, teraz tutaj zrobimy tak, o, no i mamy naszą główkę, chociażbym jeszcze troszeczkę tutaj, o, zaokrąglił tą głowę, proszę bardzo, w ten sposób. No i teraz przydałoby mu się zrobić te takie kły, bo on ma kły takie specjalne i zrobimy to z kości, więc bierzemy sobie blok kości. Blok kości to jest bone block, więc zamieniamy sobie teraz tutaj pink wool na bone block, czyli blok kości, i zamieniamy sobie to na dwójeczkę i zróbmy mu tu takie wystające kły, takie, o, długie, zaokrąglone, jak słoń, słoń takie ma chyba kły. I teraz robimy z drugiej strony, tak samo, cyk, 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 zaokrąglamy, o, proszę bardzo, w ten sposób się na razie prezentuje nasz Hoglin. Teraz przydałoby się zrobić mu jakiś pyszczek, więc dajemy sobie tutaj na dwójkę. No i tutaj robimy mu taki, o, pyszczek, taki świnki, o, proszę bardzo. Może tu troszeczkę skrócimy, o, proszę tutaj. No i mamy naszą świnkę, teraz przydałoby się zrobić mu oczy. Więc oczy zrobimy sobie z czarnej wełny, czyli bierzemy sobie black wool. Tu będzie jedno oko, tu będzie drugie oko. No i teraz przydałoby się jakoś to wypełnić białą jeszcze wełną, żeby zrobić mu te takie źrenice, czy jak to się nazywa.
o, proszę bardzo, będzie to tak o wyglądało. Lekkiego seza będzie miał, ale to chyba nie jest problem. O, proszę bardzo, i wygląda w ten sposób. No, powiedzcie, że jest groźny, no bardzo groźny jest. Więc teraz zbliżymy sobie tutaj jeszcze, o, nosek mu zróbmy, proszę bardzo. Jest nasza wielka świnka, przecież jak zobaczy Hoglin taką bazę, to on się wystraszy i ucieknie. Dobra, teraz on na grzbiecie ma jeszcze taką płachtę, taką płetwę jakby. I zróbmy to sobie z szarej wełny. Więc zamieniamy sobie teraz black na grey, bo grey to po angielsku szary. No i teraz możemy sobie zaznaczyć, odkąd, dokąd chcemy, żeby on tą płachtę miał. No gdzieś coś takiego, nie, widzowie? Coś takiego będzie chyba git. Tutaj tak po całym ciele, aż do ogonka. I właśnie, jakiś ogonek mu zróbmy. Dobra, to będzie tu ogonek miał i taki zaokrąglony, jak to świnki mają. O, proszę bardzo. Taki, o, jakiś. O, proszę bardzo. I się tutaj w dół zaokrąglimy. No, i mamy ogonek nasz. Cudownie. Dobra, teraz musimy zrobić sobie teraz taką podwójną kreseczkę, ale już cienką, więc musimy to zrobić bez komendy. O, proszę bardzo, tutaj lecimy sobie elegancko, tędy, tu, i lecimy. O, proszę państwa, tutaj będzie wyglądał ten grzbiet mega, moim zdaniem będzie super wyglądał, więc robimy sobie tutaj w ten sposób. No tutaj już nie robimy, bo nam ogonek zje, więc jeszcze musimy sobie zrobić troszeczkę, przedłużyć ten grzbiet, o, w ten sposób. Do końca, do samej głowy. O, w ten sposób tutaj. I już końcówka, dochodzimy do szyi. Do szyi dochodzimy, uwaga. Szyjka, teraz główka zaraz będzie. A na główce zrobimy troszeczkę wyższy jeszcze ten grzbiet. I będziemy takiego irokeza, taki ten fryz taki będziemy ułożony. O, i fajnie to wygląda. Patrzcie, nasza świnka wygląda mega. Teraz zróbmy może jakieś pazurki tutaj mu, czyli weźmiemy sobie znowu blok kości. Tutaj tak, jeden pazurek zrobimy mu, drugi pazurek, i tak samo z tej strony zrobimy jeden pazurek, tutaj drugi pazurek. No widać, się paznokci to on nie obcinał, nie? Widzowie, a wy obcinacie paznokcie? Bo nasza świnka chyba nie obcinała paznokci długo i takie długie pazury ma teraz. No dobra, no to teraz mamy takie coś. Może jakieś tutaj kły jeszcze i dorobimy. To jeden kiełek, tutaj taki drugi kiełek, tutaj będzie od dołu wystawały kolejne kły. No i wygląda taka nasza świnka, no może na najpiękniejszy nie jest, może jakaś cudowniejsza też nie, ale w miarę groźnie wygląda. No jakbym ja zobaczył w grze z horroru taką właśnie świnkę, to ja bym się wystraszył, przecież to ona wygląda mega strasznie. Nawet zombiak zobaczył, że coś jest nie tak. Ej, on je naszą świnkę! Mordo, zostaw ją, nie gryź, to jest wełna, tego się nie je, kolego. Wełny się nie je, ziomek. Idź stąd, przeszkadzasz. No, dobra, więc tak, mamy tu też naszą świnkę. Teraz przydałoby się nam jakoś się uzbroić, więc bierzemy sobie zbrojkę jakąś. Najlepiej taką nederytową, żeby nas nie pokonało za bardzo nic. Okej, cyk, w ten sposób. Weźmy sobie mieczyk. Weźmy sobie tak samo jabłuszka, o, złote, ale też nie za dużo, bo nie będzie za łatwo nam wtedy. No i bierzemy nasze nowe bronie, które tutaj mam, więc proszę bardzo. Tu mam taki bazookę, tu mam granatowy taki, tu mam minigana jakiegoś, tu mam pistolet, tutaj mam jakiś karabin, może jakieś granaty byśmy wzięli, tutaj kolejne granaty. No i dobra, widzowie, weźmy sobie tutaj, stajmy w naszej śwince, poczekajmy sobie na nią. Ja cię obok niej. Może te hogliny nie przyjdą, bo się wystraszą. Więc ja tutaj poczekam sobie, widzowie, a wy w tym czasie stawcie łapkę w górę i subika. Widzowie, ja tu się ukrywam, bo tam nadchodzą mutanty hogliny. Patrzcie, ile ich jest i jak one wyglądają. One chyba się nie wystraszyły mojej świnki, bo moja świnka nie wygląda tak strasznie jak one. Patrzcie, jak one wyglądają. Przecież to są bestie prawdziwe. Wow, ej, dobra, bo to naprawdę wygląda przerażająco. Chodźcie, postaramy się je pokonać. O, już idzie pierwszy na nas. Okej, postarajmy się zjeść jabłko najpierw. Wow, jak on uderzył. Co zrobił ze szkieletem? Jak on szarżuje, wow, ej, co jest grane. Dobra, bijemy go z miecza. Pierwszego postaramy się pokonać mieczem. Cyk, dobra, dawaj. Jak on bije, jaką falę uderzeniową on rzuca. Co jest grane, wow, jak on tym pyskiem swoim nas atakuje.
Jaki on jest groźny, zaryczał i biegnie na mnie prosto, co jest grane. Widzowie, mamy problem leki. Szybko jabłko zjem, jabłko muszę zjeść, okej, zjadłem. I walczymy z nim, wow, jak on tym pyszczkiem atakuje. Patrz, na te rogi swoje mnie próbuje zapać. A teraz uderzyć nam nas chciał i szarża. Dobra, widzowie, mieczem go nie pokonam, ale postarajmy się z pistoletu. Dobra, pył, 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 pył. W łebetynę trzeba go bić, o. Udało się, pokonaliśmy go. Okej, co dostaliśmy od niego? Jego róg mamy, Mutant Hoglin Task, czyli jego róg mamy. Jo, patrzcie na to, co się udało zdobyć. Dobra, chodźcie pokonać resztę Hoglinów. Ej, patrzcie, odwróciły się. Ej, uciekły, patrzcie. Wow, dobra, wystraszyły się. No to atakujemy tych, co zostali. To są ci tacy chyba najodważniejsi. Albo przynęta, bo zaraz przyjdzie ich jeszcze więcej. Więc dobra, pokonajmy, pokonajmy. Strzelamy, strzelamy cały czas. A masz, Hoglinie. Padaj. Wow, wow, już rzucam nam. Okej, załatwiłem go, ile mięsa z niego wypadło. Patrzcie, mamy mięsko świnki. Oj, oj, dobra, 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 dobra. A tego spróbujemy załatwić bazuką. Celujemy i w łebetynę. Wow, rozwaliłem, no jeszcze raz. Może na drugi cios poleci. O nie, nie mam więcej amunicji, co jest? Reset, reset, a ratunku. To może go granatem spróbujemy. Łap, granat. I pył, leci granat, leci, leci. Czy on wybuchnie? O, trochę za późno. Dobra, to spróbujmy go zestrzelić z karabinu. Pył, okej, okay. Ej, Jezu, zostaw mnie. Ratunku, dobra, 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 pyk, 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 pyk. Strzelamy w niego, strzelamy. Okej, okay, granatnik, granatnik, musi polecieć. No ładuj się, ładuj się. Dobra, cyk, kolejny granat. Okej, okay, cyk, ładujemy, ładujemy, ładujemy. I pół, i dostał kolejny raz. Dobra, dobrze, rzuca na mnie. Dobra, teraz cyk, no strzelaj. Nie przeładowałem, no, dobra, teraz leci. Nie trafiłem, no okej, okay, fajnie. No, pyk, no strzeliłem go w łepetynkę. Okej, okay, teraz znowu, pyk. O nie, dobra, to był zły pomysł, to był zły pomysł. Przeładuj, przeładuj, nie mogę ładować, okej. To łap granata. O, dobra, dostał granatę i się zatrzymał. I załatwiony. Dobra, to widzowie, ja czekam, aż przyjdzie kolejna fala. W międzyczasie musimy sobie wziąć więcej broni, bo to tyle broni, co ja wziąłem, to jest za mało, ewidentnie. Więc widzowie, ja sobie więcej broni wezmę i czekamy na kolejną falę. Widzowie, patrz ile tu jest, przyszła kolejna fala i się wszystkie rzucają na mnie. Wow, co ich tak dużo tu jest. Pomocy, dobra, strzelamy, mam minigana. Ej, one siebie atakują nawzajem. Co tu się dzieje? Ile ich tu jest? Ej, minigun, minigun, strzelam, strzelam wszystkie. Pył, pył, pył. Ej, no nie, jabłko, jabłko, jabłko. Ej, one rozwalają moją bazę. Ej, co jest? Nie, moja baza. Jako, co tu się dzieje? Za długo ich tu jest. Wszystkie Hogliny, padajcie, padajcie. Macie z mojej broni. Z minigana, jabłko, jabłko. Jednak trzeba było wziąć więcej jabłek. Dobra, strzelam z bazuki ich. Dobra, rozstrzeliłem ich, dobra, teraz z granatnikiem. Pył, poleciał granatnik. Ładuje, ładuje, ładuje. Pył, poleciał granatnik, ładuje, ładuje, ładuje. Poleciał granatnik, okej, okay, ładuje, ładuje, ładuje. Może granatem, granatem, pyk. Poleciało i wybuch. Ała, flash, to był flash, to był flash, okej, okay. Ja oślepiłem je, nie widzą nic, nie widzą nic, nie widzą. Ale fajne, dobra, dobra, lecimy dalej, cyk. Lecimy, jeszcze raz flash porzucę, oślepię ich, dobra, pyk. Dobra, dostały, dostały i nie patrzymy, okej, okay, oświepiło je chyba. Pyk, on nie widzi nic, dobra, cyk, jemy jabłuszko, teraz z pistoletu go, dobra, padł, nie padł, okej, okay, padł, teraz jeszcze tych trzech, okej, okay, cyk, z minigana, okej, okay. I udało się, chyba pokonaliśmy wszystkie, ale patrzcie, co one zrobiły, moją świnkę rozwalać chciały, one myślały, że to jest wielki pot, o, się jąkam, to z emocji. Widzowie, patrzcie, one myślały, że to jest jakiś boss i chcieli go pokonać i zaczęli rozwalać mnóżkę i tam drugą mnóżkę, ale na szczęście, dobra, ta baza się dzisiaj przydała, pierwszy raz moja baza się na coś przydała, super, ale udało nam się pokonać wszystkie Hogliny, udało nam się wygrać, więc zostawcie koniecznie łapeczkę w górę za tą dzisiejszą walkę, bo było mega trudno i znaleźliśmy nowy fajny granat, patrzcie, jak go rzucę, to... No właśnie, to biało jest. No, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę. Mam pistolet. Więc zostawcie łapeczkę w górę, tak samo subika na moim kanale, bo na 100 tysięcy pokazuje twarz. No i pamiętajcie, że już 1 lipca, czyli już niedługo, będzie moja nowa piosenka Nasza Noc, więc zapraszam was wszystkich do czekania na nową piosenkę, bo będzie mega.